Słuchajcie, musimy porozmawiać. Tak naprawdę wstyd się do tego przyznać, ale dziś wzięłam udział w bitwie o karty Pokémon Go w Lidlu. Cześć wszystkim, z tej strony Ivy. Witam się dzisiaj z wami w nowym odcinku, bardzo ekscytującym, z racji, że wzięłam udział w wielkiej bitwie Lidla i udało mi się zakupić tych oto pięknych 5 boosterków z Fusion Strike. Co prawda w gazetce i na stronie Lidla figurują one jako karty Pokémon Go, ale myślę, że możemy przymknąć na to oko. Taka ciekawostka. Myślałam, że nie uda mi się już dzisiaj ich zdobyć. Na 5 Lidlów, które mam dostępne w swoim mieście, dopiero w czwartym i to przez praktycznie przypadek udało się mi je znaleźć. Ale nie ukrywam, że przyniosło mi to dużą radość. Z racji, że pozostawiłam was wczoraj bez odcinka. Myślę, że nie ma czasu do stracenia. Przechodzimy do openingu. Zaczniemy od prezentacji. Jak widzicie, mam tutaj 5 boosterów, z czego mamy 4 wzory. Na boosterach widnieje kolejno Gengar, Mew i uważam, że jest to w sumie najładniejszy z boosterów, Boltant oraz Genesect. Okej, z tych wrażeń w ogóle zapomniałam sobie przygotować koszulek. Może zaczniemy od tego, który mi się powtarza, czyli jest to Gengar. Dobra, niech będzie. Lecimy z tym tematem. Każdy myśli, że tyle się naotwierał teraz Celebrations, że trochę zapomina się, jak się otwiera te tradycyjne boostery, przynajmniej ja. Już się nauczyłam otwierać tamte i znowu muszę przestawić się na te. Myślę, że tutaj warto się chwileczkę zatrzymać, bo mamy nowe kody. Teraz ten taki z czarną obwolutą zwiastuje, że w naszym boosterze jest coś ciekawszego, więc ja już się nie mogę doczekać. Energia psychiczna, galariański Darmanitan, tym razem ten lodowy, Phalanx, Simi Sage, Sandygast, Plasun, Rapid Strike, Vulpix, jakie piękne zwierzątko! Meltan, Toxel. Ten Toxel totalnie by się nadawał jako Gravity na mur. Reversem jest galariański Zigzagoon. A ostatnią kartą jest Steelix Holo. Zaczęło się całkiem sympatycznie, przechodzimy do kolejnego. Tym razem w moje dłonie wpadł ten Boltant. Chcesz mi pomóc? Nie kradnij. Tutaj jak widzimy mamy ten biały kot, który nie zwiastuje raczej niczego dobrego. Energia elektryczna, Battle Beef Pass, Togedamaru, Schoolboy, Staryu, Mewile, chyba tak, Makuhita, Panpour, Seawaddle. Swoją drogą to jest chyba jeden z moich ulubionych pokerobaczków. Reversem jest ten wspaniały Jinx. W sumie bardzo się cieszę, że trafił on do mnie w tej formie. Jak sami widzicie, sama ilustracja jest dość taka, no można powiedzieć, dyskusyjna, nie? I ostatnią kartą jest Oricorio. Czyli tak, nie pomyliłam się, jeśli chodzi o te kody. Mam nadzieję, że to zdarzyło się tak specjalnie, żeby wam pokazać najpierw fajny kod, potem ten zły kod, a w tych będą same czarne. Tak, to te dobre. Może teraz weźmiemy sobie tego z Genesectem. Ja przyznam, że nie jestem jakąś wielką fanką Genesecta i nigdy nie byłam, chociaż to jedna z nielicznych legend Pokémon, które jeśli chodzi o Pokémon Go, mam w wariacji Shiny i Stoic. Wodna energia, Primate, Zarude, Delcati, Karmory, Single Strike, wspaniały Jinx, Mentine, Grubbin, Rotom, o, prześliczny Reverse, Lefki, a ostatnią kartą jest Corviknight. Na razie szału nie ma, co zdecydowanie widzicie. A, i jeszcze zapomniałam wspomnieć, że wzięłam po prostu 5 ze środka boosterów pod rząd. Dobra, to niech będzie ten Gengar. O, bo tutaj wpadł jakiś full art. Trawiasta energia, Schoolboy, Chili, Cillian and Cress, Gliscor, Skarmory, którego już miałam w wcześniejszym boosterze, ten Jinx. Widzę, że ten Jinx to będzie nowy hit, tak jak Yveltal czy też Xerneas w Celebrations. Mentine, też się powtarza, Grubbin. Kurczę, mam wrażenie w ogóle, jakby tamten booster się totalnie powtarzał. Hej! I Rotom. Jeśli chodzi o Reversa, jest ten piękny, rudy, ognisty Vulpix. A ostatnią kartą jest Tyranitar V. Idąc już praktycznie tradycją tego kanału, ostatni booster jest tym honorowym, zatem no mam nadzieję, że przyniesiesz mi szczęście. Lecimy. Ja już w sumie będę to wiedzieć zaraz, jak zobaczę kod. Może niekoniecznie. Sprawdźmy. Energia walcząca. Dancer. Shubirubi can dance. Halucha. Lapras. Z piękną ilustracją. Staryu. Znowu ten Pokémon, z którego nazwą mam problem, ale załóżmy, że to jest Mewile. Makuhita. Panpour. Seawaddle. Piękna, wow. Akurat wczoraj był komedy, jeśli chodzi o Shinxa. Tutaj proszę, Luxio. Jak malowany, właściwie to malowany. Ostatnią kartą w tym boosterze jest Huntail. Przyznaję, że dzisiejszy odcinek wyszedł zupełnie bez szału.
A wszystko to za sprawą tych 5 boosterów Fusion Strike'a z Lidla. Czy było warto brać udział w tej bitwie? Oczywiście cały czas czekam na swojego ATB, którego zamówiłam już jakiś czas temu. Wyczekujcie, bo to nie wszystko, jeśli chodzi o Fusion Strike na tym kanale. Oczywiście zachęcam Was do pozostawienia łapek w górę, subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, oraz napisania mi komentarza, czy braliście może udział w dzisiejszej bitwie. Jeżeli tak, to co udało Wam się ciekawego wyłowić z tych boosterów? No, to widzimy się już kolejnym razem. Pa!